Witam w 56. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochylę się nad nośnym, popularnym i bardzo zajmującym opinię publiczną problemem ostatnich tygodni, a mianowicie zamieszaniem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczynajmy. W kolejnym epizodzie politycznego cyrku zaczęły się donośne lamenty i klangor nad niestabilnością i stanem paraliżu 25-letniej polskiej demokracji i iluzją tzw. demokratycznego państwa prawnego realizującego zasady sprawiedliwości społecznej, kiedy rzekomo zawisło nad nią straszliwe zagrożenie godzące w rację stanu, co jawi się jako o zgrozo, zdrada oraz przygotowanie gruntu pod zamach czy kolejną dyktaturę w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. W celu jej nieudolnej naprawy utworzone zostało kolejne bezsensowne ciało pod wdzięczną nazwą Komitet Obrony Demokracji. Opozycja przekrzykuje się wzajemnie z rządem o to, kto jest praprzyczyną całego zła występującego na tym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem pewnego kraju we wschodniej Europie, usytuowanego w dorzeczu Wisły pomiędzy pasmami górskimi Karpat i Sudetów na południu, a basenem Morza Bałtyckiego na północy, Koretem Bugu na wschodzie i Odry na zachodzie i zesłał na nieszczęsną ojczyznę widmo plag egipskich w postaci wojny domowej, by stworzyć pozór sztucznych antagonizmów i zatrzeć rzeczywisty brak jakichkolwiek różnic pomiędzy sobą. Nieważne jest bowiem, czy u steru są jedni czy drudzy, bowiem niczym się tak naprawdę nie wyróżniają. Czy ręka trzymająca nam nóż na gardle jest lewa czy prawa? Żadna różnica. Należy w tym szaleństwie pamiętać, że oba skrzydła należą przecież do tego samego ptaka. Jedni chcą, korzystając z przywileju zyskania tymczasowej legitymacji przez aprobatę większej części tworu zwanego eufemistycznie społeczeństwem, wprowadzać swoje reformy w życie, realizując zadania władzy państwowej. Drudzy zaś, zawiedzeni porażką w ubiegłych wyborach, blokować je i zażarcie krytykować, proponując pod głosowanie zestaw własnych poprawek i poprzez protesty pod rządowymi budynkami i formy debaty publicznej sugerują, kto powinien podać się do dymisji. Iście dziecinna przepychanka, trzeba przyznać, niegodna żadnego przywódcy, któremu nie obce jest przynajmniej elementarne poczucie przyzwoitości. Mimo to jednak każda ekipa polityczna i frakcja partyjna, niezależnie od ukierunkowania jej ideologii, ma wspólny cel. Pragnie mieć znaczący wpływ na ustawodawstwo i jurysdykcję. Dlatego dąży do przejęcia pełnej kontroli nad zewnętrznymi, pozarządowymi ciałami sądowniczymi i wyboru odpowiednich reprezentantów na to miejsce, przychylnych kierunkom reform proponowanym przez ichni obóz. Trybunał Konstytucyjny staje się tym samym kolejną izbą parlamentu, w pełni zależną od Sejmu, dążącego do stanu oligopolu i przejęcia pełni władzy w kraju, co wiąże się także z monopolizacją wymiaru sprawiedliwości. Uzależniając go od siebie, osiągną wymierne profity dla swojej formacji, dyktując zasady panujące w państwie od prawa lokalnego poprzez regionalne itd. Konstytucja, zwana też często ustawą zasadniczą jako formalny i jednocześnie najwyższy akt prawny, jest jedynie nieudolnym eksperymentem środowisk związanych m.in. z klasycznymi liberałami, zapisanym na kartach rzekomo magicznego papieru, mającym stanowić piśmienny dowód narzuconej odgórnie przez monopolistyczny, skonsolidowany jednakże wewnętrznie podzielony pod kątem kompetencji na zasadzie checks and balances, czyli kontroli i równowagi na drodze charakterystycznego dla modeli demokratycznych monteskiuszowskiego trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, aparat opresji i przymusu, wyjątkowo mętnej i niejasnej, nieistniejącej w praktyce umowy społecznej, mającym na celu dokonanie rzeczy z góry niemożliwej, czyli okiełznanie i oswojenie lewiatana za pomocą samoograniczenia zbiorem praw i obowiązków obywatelskich oraz ograniczeń narzuconych przedstawicielom władzy państwowej
państwowej, które odtąd stopniowo stawały się kolejnym narzędziem terroru i kontroli w jej rękach, co widzimy także obecnie. Obywatele, starając się patrzeć im na pozornie tylko związane jej zapisami ręce, zostali przez nich oślepieni kolejnymi zestawami pustych obietnic. Korzystając z niej w duchu ekspansjonistycznej natury, w białych rękawiczkach zmieniali ją i dostosowywali na przestrzeni lat do swoich potrzeb, obchodząc, modyfikując i stwarzając nowe klauzule, prawa, ustawy, najczęściej szkodliwe dla obywateli, których niezbywalne prawa paradoksalnie przysięgli z początku chronić. Można ją więc porównać do pasa cnoty, do którego kobieta sama posiada zapasowy zbiór pasujących kluczy. Pomiędzy państwem i społeczeństwem nigdy nie pojawia się znak równości lub symbole sojuszu, ochrony, współpracy lub opieki, ale zawsze swoisty spójnik versus, jako wyraźny znak antagonizmu przy ogromnej asymetrii siły i możliwości. Pełnej antypatii. Dopóki niemożliwym jest pojawienie się na Ziemi bytu pokroju nad człowieka z obcej planety, wyposażonego w atrybuty półboskiej wszechmocy i wszechwiedzy, dopóty nie może również zaistnieć nierealistyczna finalność prawna z decydentem ostatniej instancji na czele w rozumieniu platońskim, wobec której wszystko inne będzie bezwzględnie podporządkowane. Żeby werdykt w maksymalnym stopniu zaspokajał nasze roszczenia i spełniał oczekiwania wszystkich związanych z konfliktem stron, wystarczy pozostawić go bezstronnym, prywatnym organizacjom sądów arbitrażowych, które kierowałyby się nie tylko zyskiem materialnym, monetarnym, ale przede wszystkim reputacją społeczną i zaufaniem wśród konsumentów. W przeciwnym wypadku naraziliby się na straty materialne, jak i społeczny ostracyzm. Pozwolę sobie iść za przykładem Rafała, który na audycji Stealth the State zacytował tekst komentarza Przemysława Hankusa z internetu z dnia 3 grudnia. Abstrahując od tej całej szopki wrzasków, krzyków, pustych gestów, przepychanek, pokazu kultury politycznej i tym podobne, wczoraj w Sejmie mnie zaciekawiła i zastanowiła jedna kwestia, o której albo nie mówi się wcale, albo jedynie o tym wzmiankuje, prześlizgując się po temacie. Otóż w jednej z wypowiedzi i komentarzy dotyczącej afery związanej z powołaniem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego padło wielce znamienne zdanie, parafrazując: dana opcja polityczna po to powołuje swoich sędziów, by mieć pewność, że ich program wyborczy będzie mógł być realizowany i nie napotka przeszkód ze strony Trybunału. Innymi słowy, w oczach politykierów Trybunał nie jest po to, aby rozpatrywać zgodność aktów prawnych z ustawą zasadniczą, ale po to, by służyć interesom partii politycznych, w szczególności tym aktualnie sprawującym rządy. Czego nie powiedziano, tudzież to, co można wyczytać między wierszami, to stwierdzenie, że poprzednia ekipa polityczna po to desygnowała swoich sędziów do Trybunału, by w sposób pozaparlamentarny blokować projekty lub rzucać kłody pod nogi nowej większości parlamentarnej. Przynajmniej zostało powiedziane to, co i tak wszyscy wiedzą. To jest, że Trybunał jest narzędziem walki politycznej, a nie żadnym niezależnym czy niezawisłym organem sądowniczym, elementem sine qua non demokratycznego państwa prawa. Czy creme de la creme ostoją państwa o ustroju demokratycznym. Całe to zamieszanie pozwala wysnuć jeden wniosek. Trybunał Konstytucyjny nie będzie w zamierzeniu spiritus movens wzmiankowanego bałaganu wykonywał swojego podstawowego zadania, a dbał o to, by uchwalane przez parlament akty prawne nie napotykały na żadne przeszkody, ponieważ ważniejszy jest czyjś interes niż nawet pozytywistycznej w większości bezwartości, ale jednak przepisy prawa. Celowo nie używam sformułowania prawo. Tak, i takim oto sposobem staje się on trzecią izbą. Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Brzmi to bardzo niepokojąco, ale jest do bólu realistyczne. To jedynie mechanizm, narzędzie, zabawka w rękach polityków, by była im w pełni przychylna, by mogli bez żadnych oporów, żadnych problemów ze strony prawnej przepychać swoje ustawy i swoje rozporządzenia w formie dyrektyw. Tutaj
potrzebują usunąć ze swojej drogi przeszkody, by żadna nieprzewidziana blokada nie pojawiła się na szlaku przejęcia politycznej kontroli nad krajem. A Trybunał będzie tutaj tylko pionkiem w grze, kukiełką poruszaną przez władcę marionetek, czyli w tym wypadku prezesa danej partii lub innych lobbystów wedle ich partykularnych interesów.